Witam spod samiuśkich Tateń i to słowackich, bo na mapie pogodowej okazało się, że tylko tu, tak w granicach rozsądnych kilometrów od Bielska, znalazłem słońce. Śląski dom, 7 km. 7 km ostrego podjazdu. No i jadę powolutku, bez pośpiechu. Bielicki most, punkt charakterystyczny. Jeszcze czuć, że człowiek jest w Tatrach. Tak to wszystko zasłonięte przez chmury. No ale jak już widać takie górskie potoki, takie ogromne głazy, to czuć tatrzański klimat. Od Wielickiego mostu psuje się trochę asfalt. Tak to wygląda. Jak widzicie, na gravela sam raz. No, o tym, że na szosie by się dało, to można, ale się nie upieram. Im wyżej, tym bardziej jestem przekonany, że szosa tu nie ma sensu. Zapiłem kurtkę. Rękawiczek jeszcze nie ubrałem. Jednak coraz chłodniej. Sprawdza się to. Lepiej mieć co ubrać, niż nie mieć co na siebie włożyć. Śląski dom nad Wielickim Stawem jest najwyżej położonym miejscem w Tatrach, do którego można legalnie dojechać na rowerze. Podjazd właściwy od tatrzańskiej polanki ma 7 km i na tym odcinku pokonujemy 700 metrów różnicy wzniesień, dostając się na wysokość 1670 metrów nad poziomem morza. Na koniec igła, asfalt i piękne, mgliste widoki. O klimacie to jest fajny, szkoda, że nie widać szczytów. Widać za to już Śląski dom. Nazwa schroniska wzięła się stąd, że pierwotny budynek schroniska postawiła tutaj sekcja śląska Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego. To jest miłośnicy Tatry z niemieckiego wówczas Wrocławia. Rodzinka na rowerkach. Oczywiście elektrykach, no ale chyba już przyzwyczailiśmy się do tego widoku. Patrzcie, jaka za mną pogoda. I jesteśmy. Dojechane, Śląski dom. Obecny gmach ukończono w 1971 roku. Pierwsza konstrukcja drewniana zniesiona była w 1895. No ładnie. Pierwszy raz coś. Całą drogę zastanawiałem, na cholerę tą kurtkę dźwigam. A teraz jak przyjemnie ubrać na siebie puchówkę. 4 stopnie na szczycie, znaczy na szczycie, na 1600 metrów, bo na takiej wysokości jest Śląski dom. 300 km tutaj z powrotem samochodem, żeby tutaj na miejscu pojeździć kilkadziesiąt. Ale jednak nowe miejsce. Uważam, to całkiem inne doświadczenie niż zrobić te same kilometry po znanych trasach gdzieś w pobliżu domu. Nowe miejsce, nowe widoki, nowe doświadczenie i kromeczka. Generalnie turysta, który nie jest gościem hotelu, to w takiej dziurze troszkę jest jego miejsce. Na dziurze restauracja. Ceny słowackie. Trzeba zjeżdżać. 10-minutowy wjazd za mną. Zbrałem na siebie wszystko, co miałem. Gotówkę, bluzę, puchówkę i wiatrówkę. Jadę teraz w kierunku Szczygłowskiego Plesa. Tam kolejna wspinaczka. No i powtórka z rozrywki, tym razem na podjeździe pod
pobratkie plecy, jest mi mega ciepło, ale pewnie zaraz będzie chłodnie, jest 11 stopni. Tutaj piękny asfalcik na szosę jak najbardziej, tylko nie wiem, czy zmęczenie mi dało w kość, czy faktycznie podjazd jest troszkę mocniejszy, było mi ciężko. No to będzie tak, że popradzkie pleco wjazd jest dużo strąższy na początku, a potem momentami nawet się wypłaszcza. Anger Lachowski utrzymuje jednakowy wznios. Ładnie tu, dużo więcej turystów, słonecznie. Alpiniści na skalę, wszyscy wskazują. Minęliśmy teraz miejsce, z którego można wziąć na rysy plecak i pobawić się w tragarza. A na szczycie nagroda w postaci herbatki za wniesiony ładunek. Wjechałem sobie rowerkiem na 1500 metrów. Wypiłem kofolę i tak sobie myślę, że ile razy tu byłem piechotą, wracając z gór, to 4 razy. Zawsze myślałem, kurczę, fajnie było tym asfaltem wjechać na rowerze. Wychodzi więc na to, że takie malutkie marzenia to nie trudno spełnić. Marzenia się spełniają, wystarczy udziałać.